Siemaneczko, słuchajcie, co się wczoraj odliverpoolowało? 98 minuta, Fabio Carvalho, czyli były, czyli aktualny wychowanek Fulham, który przeszedł latem tego roku do Liverpoolu, w 98 minucie strzela bramkę na 2-1. Słuchajcie, na tym meczu umarłem 10 razy, miałem zawał 18 razy i powstałem 130 razy. No po prostu nieprawdopodobne. Salah do Carvalho, 2-1, 3 punkty. No i teraz już tylko derby Liverpoolu. Kiedy? W sobotę o godzinie 13:30 na stadionie Evertonu, nie pamiętam, teraz już kurę trochę nerwy mnie poniosły, nie pamiętam. Dobra, słuchajcie, co się jeszcze wczoraj działo ciekawego? Erling Haaland wczoraj strzela drugiego już hat-tricka w Premier League, tym samym po 5 spotkaniach ma 9 goli i jest bardzo mocnym królem strzelców angielskiej ekstraklasy. Słuchajcie, co chciałem głównie też powiedzieć, bo musiałem zacząć od Liverpoolu, ale jako Polak powiem wam najfajniejszą w ogóle rzecz, której nigdy chyba jeszcze nie przeżyłem, mam wrażenie. Słuchajcie, mamy Polaka w Barcelonie, napastnika, który strzelił już 4 gole w Primera División. Mamy Polaka w Juventusie, Arka Milika, który wczoraj strzela pierwszą bramkę dla Juventusu. Zostało mu jeszcze 5 bramek, żeby wyrównać rekord Zbigniewa Bońka i tym samym będzie mógł złamać jego legendę w turyńskim klubie. Ale o co mi chodzi? Słuchajcie, kiedy ja się urodziłem się w 83, ale piłką się zacząłem interesować mniej więcej w połowie lat 90. I gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że będziemy mieli Polaka, czołowego napastnika świata w Barcelonie i Polaka w Juventusie, to bym się postukał w czoło, bo byłoby to niemożliwe. Serie A w tamtych czasach, słuchajcie, to była tym, czym jest teraz Premier League razy dwa. Tam po prostu wszelkie możliwe, największe transfery przechodziły przez Włochy i nie było w ogóle innej opcji. Najważniejsi, najlepsi zawodnicy, czy do World Cup, czy Mistrzostw Europy, czy jakichś innych rozgrywek, przeważnie w 90% ci najlepsi oczywiście, trafiali do Włoch. Tam był wtedy Juventus, był Inter, był Milan, no Milan wiadomo, była Roma, Lazio było wtedy cholernie silne, było Fiorentina i Parma, było 7 ekip, słuchajcie, które wtedy po prostu biły się o mistrzostwo tak naprawdę, walczyło to Scudetto, to wiadomo, że tam w przekroju stadionu ktoś odpadał. No dobra, i tak, słuchajcie, co jeszcze chciałem powiedzieć? Ano chciałem jeszcze powiedzieć to, że wczoraj, słuchajcie, rozgrywane były mecze w ramach naszej polskiej ekstraklasy. No i wiadomo, że Raków Częstochowa wygrywa z Pogonią 1-0, tym samym awansując kapkę wyżej w tabeli, ma jeszcze jeden mecz zaległy. Niemniej, słuchajcie, to co się dzieje jest aktualnie z Lechią Gdańsk, trener Kaczmarek zwolniony, przegrywają u siebie 0-3 z Lechem Poznań, tym samym umacniając się niestety bardzo na ostatnim miejscu naszej ekstraklasy. No zobaczymy co dalej będzie, gdyż szkoda dla Lechi, bo nie wiem, to jeszcze ciężko wyrokować na tym etapie sezonu, ale ewentualnie zakładając, że Wisła Kraków wróci do ekstraklasy, a Lechia z niej spadnie, będzie to słabe. Słuchajcie, ktoś do mnie dzwoni. Zrzutka, wiadomo, później oddzwoni. Dobra. Słuchajcie, dzisiaj są mecze w ramach angielskiej Premier League. Leicester City, które troszeczkę dołuje. 3 tylko punkty zdobyte w tym... 3? Czy ja dobrze mówię? Czy ja momencik sprawdzę. Leicester City, które w tym sezonie... Przepraszam, mój błąd. 1 punkt w tym sezonie, ostatnie miejsce w tabeli, podejmują siebie Manchester United. Manchester United, który gdyby wygrał, miałby 9 punktów, tym samym byłby na 5 miejscu. Tak wysoko Manchesteru od lat chyba nie widziałem, mam wrażenie. Oczywiście żartuję. Dobra, słuchajcie, jeszcze dzisiaj tak. Gra dzisiaj Puchar Polski. O 16:30 Lechia Dzierżoniów gra z Piastem Gliwice. Odra Opole z Jagiellonią Białystok. Arka Gdynia, Górnik Łęczna i słuchajcie, szlagier, prawdziwy szlagier dzisiaj w Pucharze Polski. Mecz, którego jeszcze w Ekstraklasie jakiś czas nie będziemy mieli, ale liczę na to, że Ruch Chorzów szybciutko wróci do Ekstraklasy. Ruch Chorzów podejmuje u siebie Górnika Zabrze. Aż sprawdzę, czy tego meczu nie ma na Stadionie Narodowym, znaczy na Stadionie Śląskim. Nie, mecz jest na Stadionie Ruchu Chorzów. Słuchajcie, przynajmniej według Flash Score. Zobaczymy. Ostatnim razem Flash Score się pomylił, jeśli, jak mówiłem o meczu Rezerw Legii z Wisłą Kraków. Wtedy było napisane, że mecz będzie rozgrywany na Łazienkowskiej, natomiast w tej chwili patrzę, że jednak Stadion Ruchu Chorzów obejrze ten mecz na 100 000%. Słuchajcie, derby Śląska, wreszcie derby Śląska,
to, czego już nie widziałem od lat i to, co za czym króliczki tęsknią najbardziej. Dobra, chyba tyle w ogóle, jeśli chodzi o wczorajsze spotkania. A działo się, słuchajcie, działo się, bo... Dobra, jeszcze tak luknę szybciutko, czy coś, czegoś nie pominąłem. Kurde, aż mnie ta informacja mnie pominęła. West Ham wyrównuje z... W którym momencie? Słuchajcie, sorry najmocniej, w ogóle oglądałem, znaczy nie oglądałem, ale sprawdzałem na Flash Score. Faktycznie West Ham remisuje z Tottenhamem 1-1. 90 minut naszego bramkarza Fabiańskiego. Zakładam dobry mecz, nie sprawdzałem jeszcze ocen. Także szacun. Manchester City 6-0 Nottingham, to już mówiłem. Hat-trick Haalanda. Bournemouth z Wilkami z Wolverhampton 0-0 i Arsenal 2-1. Tym samym, słuchajcie, Arsenal ma 15 punktów w tabeli, czyli 5 zwycięstw z rzędu. Tak mocnego, znaczy nie wiem jeszcze czy mocnego, ale tak punktującego Arsenalu nie widziałem od wielu, wielu lat. W każdym razie Arsenal, Manchester City, Tottenham, Brighton dalej na czwartym miejscu, piąty Liverpool, wreszcie Liverpool na swoich powolutku do góry, Leeds, Fulham, Beniaminek siódme miejsce. No i przykra sprawa. No i właśnie, co z tą Aston Villą? Słuchajcie, Aston Villa Stevena Gerrarda, naprawdę w całkiem mocnym składzie, z Coutinho, z Mattym Cashem, też po kilku mocnych transferach, dopiero na miejscu 19 po 5 kolejkach tylko jedno zwycięstwo i 4 porażki. Boję się o Stevo, bo jakby nie patrzeć z perspektywy tego, że jestem fanem Liverpoolu, jest to jeden z moich takich lifetime ulubieńców, nie? Wiadomo. Dobra, chyba tyle sobie co na ten moment. Jeśli chodzi o piłkę nożną, jeszcze tak luknę, co nam się wczoraj fajnego działo. Szybciutko, sorry za zawiechę. Nie mogę na tym telefonie robić pauzy, bo wtedy mi się filmiki przycinają. Grała Francja, Marsylia wygrywa 1-0, Monaco przegrywał siebie z Troyes 2-4, Paris Saint-Germain tradycyjnie wygrywa. Dobra, Ekstraklasa mówiłem. Właśnie, jeszcze nie mówiłem o Pucharze Polski. Słuchajcie, no właśnie, największa sensacja Pucharu Polski póki co, na pewno wczoraj, ale nie przypominam sobie, że była większa. KKS Kalisz eliminuje Widzew Łódź, czyli drugoligowa drużyna eliminuje ekstraklasową drużynę. Meczu było 5-5 i KKS Kalisz w rzutach karnych wygrywa, więc gratulujemy drużynie z Kalisza. Jeszcze też spora niespodzianka. Nie, to nie jest w sumie niespodzianka. Aczkolwiek wydawało mi się, że ŁKS Łódź bardziej się postara. ŁKS Łódź po rzutach karnych również przegrywa ze Stalą Mielec. Byłem przekonany, że ŁKS Łódź ten mecz wygra. Tak, poza tym nie widzę tutaj żadnych dużych niespodzianek. Oprócz tego, że Wieczysta Kraków odpada również z Pucharu Polski. Dobra, tyle, słuchajcie, mówiłem o Arku Miliku, mówiłem. Na 2-0 strzelił ze Specją. Czekamy na dalsze bramki i tyle. Życzę Wam cudownego czwartku i tak dalej. Jutro się rozpoczyna piłkarski weekend, po prostu teraz piłka będzie non-stop, więc po prostu będzie zawsze o czym gadać. Poszukam jakichś fajnych ciekawostek. Bardzo się do mnie rozpogodziło, więc wieczorkiem jakiś filmik z selfie-stickiem nagram z dziobu statku. Przynajmniej będzie bardziej kolorowo. I ładniejsze widoki będą, a nie tylko patrzenie na mój ohydny ryj. Dobra, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, ściskam Was, pozdrawiam, hej!